Witam Was, moi drodzy. Chciałbym pokazać Wam taki masaż początkowy, klasyczny masaż i przygotowanie do masażu. Dzisiaj oczywiście, wiadomo, zrobimy to na gołej kozetce, ale przed tym, zanim klient się rozbierze, dobrze byłoby klient widział, że kładziemy świeże prześcieradło papierowe, najlepiej papierowe, jednorazowe, bo nie mamy problemu, zużywamy, wyrzucamy. I pokazujemy klientowi również, bo to jest ważna część, bardzo wrażliwa, gdzie kładzie twarz, powiedzmy na ten zagłówek, że dezynfekujemy. Czyli zakładamy zagłóweczek, bierzemy płyn do dezynfekcji, specjalny, bierzemy sobie papierowy ręcznik, tak, ładnie układamy, pryskamy tak, żeby, powiedzmy, nasz pacjent widział, co robimy, i wycieramy przy nim dokładnie, bardzo dokładnie. To jest taki bezzapachowy, także, powiedzmy, nie będzie ten środek bezpośrednio przed wyczyścimy, nie będzie przeszkadzał pacjentowi na kozetce. Tak, czyścimy dokładnie. Mamy wyczyszczone, wtedy tu mamy kosz, wyrzucamy do kosza i zapraszamy pacjenta, proszę, zapraszamy pacjenta na kozetkę. Proszę, proszę. Musimy pamiętać o tym, że przed przystąpieniem do masażu najlepiej jest, żeby pacjent nie czuł się taki spięty, okryć dobrze pacjenta, część, której nie masujemy, czyli zakładamy ręcznik czy prześcieradełko, podwijamy tutaj na majteczkach i suwamy na dół. Proszę bardzo, tak pacjent jest przygotowany do masażu. Zrobimy krótki masaż klasyczny. Olejek, proszę bardzo, najlepiej, jak nie mamy, zwykły Bambino, olejek taki dla dzieci. Jest bardzo delikatny. Proszę bardzo. Przygotowujemy. Przygotowujemy. Dajemy sobie olejku, tak wizualnie. Zresztą nadmiary olejku zbierzemy, jeżeli będą nadmiary. Na ręcach, pamiętajcie o tym, aby na ręcach nic nie mieć, na dłoniach. Na ręcach również, tutaj na nadgarstkach, żeby nie mieć żadnej biżuterii, żadnych tam sygnetów, obrączek, nic, żeby to nie przeszkadzało nam, ale żeby też nie drażniło skóry, powierzchni skóry, wrażliwych miejsc pacjenta. Rozprowadzamy olejek. Rozprowadzamy. To jest tak w formie głaskania. Rozprowadzamy. Jeżeli mamy nadmiar olejku, rozprowadzamy na większe powierzchnie ciała. Możemy go ściągnąć na barki, na ręce, tutaj do łokci, nawet troszkę dalej. Bo przy masażu klasycznym możemy pokazać też pacjentowi, że zajmujemy się jego rękoma. Przedramieniem, bicepsem, powiedzmy tutaj, i barkami. Dobrze, mamy rozprowadzony olejek, rozpoczynamy masaż. Powiedzmy, rozcieramy sobie taką techniką. Cały czas rozcieranie. Staramy się rozgrzać wszystkie mięśnie. Dobrze. Pokazuję to w takich krótkich momentach. Rozcieranie boczne. Ściągamy zawsze na ramiona, proszę bardzo, delikatnie. Staramy się kontakt rękoma utrzymywać z ciałem pacjenta. Nigdy nie odrywajmy na długi czas rąk od pacjenta. Pacjent musi widzieć, czuć, że się nim zajmujemy, ale również zajmujemy się fachowo.
dobrze. Tu rozstawiliśmy. Pokażę teraz miejsce, w którym możemy sobie masować od głowy wzdłuż kręgosłupa. To jest po części też masaż leczniczy, który o niejako pionuje kręgosłup tymi palcami, tymi i silnie nadgarstkami. I pionujemy. I masujemy i schodzimy tutaj na jedną stronę, na drugą stronę. Robię to szybko, bo filmik nasz będzie krótki, abyście wiedzieli. Możemy rozcierać pacjentowi w ten sposób plecy. Są różne techniki masażu. Trochę więcej olejku dajemy. Musimy pamiętać o tym, jeżeli to jest mężczyzna, powiedzmy mocno obłosiony, żeby odpowiednio masować, masujemy zawsze z włosem. Z włosem, żeby nie podrażniać, żeby nie ciągnąć, nie szarpać niejako tego włosa. Tak w skrócie, taki króciutki instruktażowy filmik, tylko dla Was, moi drodzy, żebyście wiedzieli, że taki masażysta jak Robert w Grudziądzu na Strzemięcinie istnieje. No, kończąc masaż, możemy przejść do takiego siekania. Przy relaksacyjnym jest wiele, masę technik. Ja pokazałem Wam tylko tutaj zaledwie kilka sekund. Nie chcę, aby film się długo grywał. Można przejść tam, powiedzmy, do... Szyja też, jeszcze barki, kaptury, mężczyzn. Powiedzmy, że mamy gościa z siłowni i masaż relaksacyjny bardziej. Też mu się przyda, aby w miejsca takie jak na przykład, gdzie się gromadzą takie złogi tutaj, miejsca nad kark, powiedzmy tutaj motyle, czy biceps, triceps również, no. Nasz pacjent trochę się uśmiechnął. Dobrze. Na tym skończymy. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że dobrze jest włączyć muzykę jakąś fajną, żeby przygotować nastrój. Tak jak tutaj mamy, o, dobiegłości, coś takiego. Taką muzyczkę, żeśmy sobie znaleźli. Można jakąś inną, w zależności od nastroju. Dobrze jest zapalić jakieś świece, jakieś olejki zapachowe. Tak, żeby stworzyć tę magię saloniku swojego, w którym masujemy pacjenta. Na tym, moi drodzy, zakończymy. Na koniec, żeby pozbyć się nadmiaru właśnie tego olejku, kiedy pacjent już ma zamiar wstać, najlepiej jest dobrze też pomóc i pozbyć się całego nadmiaru olejku. Ładnie wycieramy, ładnie składamy.
robię to szybko dosyć, żeby po prostu pokazać, że mniej więcej jak ten mój salonik będzie funkcjonował. Masaż oczywiście trwa dłużej, w zależności od potrzeb, nawet do godziny. Są masaże lecznicze również, które wymagają więcej. Mamy również jeszcze, żeby nasze łóżeczko poszerzyć. Zawsze musimy mieć szufladę, pamiętajcie o tym. Różnego rodzaju kremy, ręczniki. Coś tam zawsze nam się przyda. Żeby poszerzyć nasze łóżeczko, mamy tutaj takie jeszcze boczki, żeby ktoś sobie swobodnie leżał. Żeby na przykład jego ręce nie musiały gdzieś tam być spięte. Może być rozluźniony, leży szeroko, ładnie. Jeżeli masujemy powiedzmy dolną część, robimy prosty chwyt, że przesuwamy, aby okryć pacjenta, jeżeli na dwie części rozkładamy masaż. Masujemy wówczas powiedzmy nogi. Możemy w ten sposób okryć. Ale jest też coś takiego, że masujemy całego pacjenta, całość, czyli zdejmujemy to i masujemy górę i masujemy też dół. Także można też robić jednocześnie, bo schodząc z góry jednocześnie przechodzimy na dolne partie, czyli wszystkie mięśnie, nóg, stóp, receptory. No to już jest dalsza taka wyższa szkoła jazdy, jak ja to zawsze mówię. Na razie wszystkim Wam dziękuję i zapraszam na masaż do Roberta na Strzemięcinie w Grudziądzu. Wszystkie dane będą na mojej stronie, masaż, tam jeszcze dorzucimy jakieś bliższe dane, szczegółowe, godziny, adres dokładny i numer telefonu, chyba nawet już jest. I ja serdecznie z mojej strony zapraszam. Będzie bardzo miło i bardzo fachowo. Ciao!